Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj będzie recenzja tej właśnie piękności, czyli klawiatury SteelSeries Apex M500, która wyposażona jest w przełączniki Cherry MX Red, czyli klasyka w najlepszym wydaniu. Ceny tej klawiatury macie w opisie filmu, a tymczasem bez przedłużania zapraszam Was na recenzję. Zaczynamy! Przed nami SteelSeries Apex w wersji M500. Bardzo fajna, niewielka klawiatura mechaniczna wyposażona w przełączniki Cherry MX Red, czyli mamy 50 milionów klików zapewnione. Klawiatura, co ciekawe, niewielka, ale wzmocniona metalową płytą, bardzo dobrej jakości tworzywo, sami zobaczycie za chwilkę, oraz podświetlenie i oprogramowanie SteelSeries Engine 3, które pozwala tutaj sporo sobie pokonfigurować. Za chwilkę wszystkiemu dokładnie się przyjrzymy. Producent chwali się, moi drodzy, że mam tutaj nieograniczony anti-ghosting, co sobie dzisiaj oczywiście w teście sprawdzimy za chwilkę. Zobaczycie też oprogramowanie, jak to działa, jak to funkcjonuje. Sama klawiatura, jak widzicie, jest dość niewielka. Nie mamy podpórki pod nadgarstki, ale taką podpórkę można sobie osobno dokupić. Za chwilkę to też zobaczycie. Za to mamy klawisze, które są od siebie dość mocno oddalone. Mamy bardzo dobrą jakość nakładek. Mamy te klawisze lekko wyprofilowane, te nakładki, żeby palce się dobrze trzymały. Mamy mały Enter, za to długi Backspace, więc jest dobrze. Widzicie, że przebija tam niebieska płyta spod spodu. Sama czcionka jest dość duża, poza multimediami tutaj. Wszystko jest dobrze widoczne, nawet bez podświetlenia. No i mamy bardzo dobrej jakości tworzywo. Rzut boczny, układ klawiszy jest właśnie taki. Od spodu miejsce na porządkowanie przewodu. Puścić możemy przewód lewą, prawą stroną albo środkiem, jak wolimy. I mamy elementy gumowane i podwyższenia też gumowane. Przy okazji szybki test, jak to się sprawdza na powierzchni. Bez podwyższeń, jak przyklejona. Ciężko ją przepchnąć. No i z podwyższeniami również bardzo dobra przyczepność. Pod tym względem SteelSeries zawsze się spisywał świetnie i w czasie gry ta klawiatura nie będzie nam uciekać po biurku. To jest po prostu pewne. I zobaczcie, moi drodzy, Cherry MX-y w wersji Red. To właśnie one. Mamy klawisz SteelSeries do funkcji oraz oczywiście multimedia. Mamy ciemniej, jaśniej, do tyłu, play, pauza, do przodu, wyłączenie dźwięku, ciszej, głośniej. Czyli podstawowe elementy, ale bardzo, bardzo przydatne w codziennym użytkowaniu. Tutaj też napis SteelSeries po boku. Za chwilkę zabieramy się już za pokazanie tego właśnie świetnego niebieskiego podświetlenia. Natomiast jakbyście czuli się tutaj nieswojo bez podpórki pod nadgarstki, to można sobie taką podpórkę dokupić chociażby osobno, chociażby coś takiego jak od Sharkuna testowałem. Zobaczcie, to ma od spodu taki materiał, który się przykleja do blatu, zapewnia świetną antypoślizgowość i wtedy taki Apex ma już wygodną, fajną podpóreczkę pod nadgarstki. Tak więc to, że ta klawiatura nie ma tej podpórki, nie jest według mnie żadnym minusem, można to sobie dokupić. No i jeszcze jedna rzecz, na koniec mamy długi przewód. Izolacja jest gumowa, nie mamy oplotu gamingowego, za to mamy bardzo dobrej jakości wtyk USB, pozłacane styki i dwa paseczki SteelSeries do spięcia nadmiaru tego przewodu. No i w tej chwili już ją sobie podświetlimy. No i stała się jasność, piękne niebieskie podświetlenie, które w sumie możemy tylko sobie ściemnić, ale mamy sporo stopni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, czyli 7 stopni jasności. Teraz Wam już pokażę, jak to wygląda w ciemnościach. Podświetlenie to jest po prostu piękne, rewelacyjne i wspaniałe. Powiem Wam, że raz, kolor jest świetnie dobrany, to dwa, że to jest wszystko mega, mega wyraźne. Kamera nie pokazuje tego aż tak dobrze, jak ja to widzę na żywo, dlatego musicie mi uwierzyć na słowo, że na żywo wygląda to po prostu jeszcze lepiej. Więc zobaczcie jeszcze.
te stopnie. No i jeszcze całkowite ciemności. W ciemnym pokoju po prostu bardzo, bardzo jasno będzie od tej klawiatury. A tak wygląda panel programowy Apexa M500. Możemy sobie tutaj robić funkcje dla pojedynczych przycisków. Mamy tutaj różne sekcje, dodatkowe opcje, Quick Record. Poza tym możemy ustawić sobie jasność podświetlenia takim suwaczkiem. Możemy włączyć tryb oddychania, szybkie, średnie i wolne oraz próbkowanie od 125 do 1000 Hz. Mamy też języki, ale niestety polskiego tutaj nie ma. No dobrze, sprawdźmy sobie teraz ten absolutny anti-ghosting, czy faktycznie taki jest, jak producent podaje. Lecimy od razu 10 klawiszy. Dobra, bez problemu weszło. No i próbujemy kolejne kombinacje. Rewelacja. Wiem, że każda kombinacja, jakiej byśmy nie wcisnęli, zobaczcie, nawet prawie cała klawiatura wciśnięta i wszystko działa. Przy okazji posłuchajcie sobie, jak ta klawiatura fajnie cicho pracuje. Jak ta mechanika, te redy są naprawdę bardzo przyzwoite pod względem głośności pracy. Dobrze, moi drodzy, czas na podsumowanie. To, że klawiaturę SteelSeries Apex M800 uwielbiam, wiecie nie od dziś, ponieważ używam jej już bardzo długo. Jak na razie służy świetnie, ale jest to klawiatura już naprawdę droga. Ponad 700 zł, jak była premiera, kosztowała jeszcze więcej. Natomiast klawiatura służy świetnie. Mogę tutaj podkreślić i potwierdzić jakość produktów firmy SteelSeries. Niekoniecznie mówię tutaj o słuchawkach, ponieważ na to czasami narzekacie, a natomiast myszki klawiatury to jest naprawdę wysoka półka jakościowa i tak samo w przypadku Apexa M500. Jest to naprawdę fajna klawiatura, masywna, z dobrej jakości plastików, wzmocniona metalową płytą, przy okazji minimalistyczna, malutka, no i posiadająca klasyczne przełączniki Cherry MX w wersji RED, 50 milionów kliknięć, bardzo dobry anti-ghosting i bardzo dobre oprogramowanie. Tak więc wydaje się być to idealna klawiatura dla wielbicieli minimalizmu. Natomiast cena nie jest już taka minimalistyczna, ponieważ jest to około 500 zł. Dokładne ceny macie w opisie filmu. No ale oczywiście, jak to mówią, za jakość trzeba zapłacić. Z naszych SteelSeriesa też jest swoje wart. Producent się ceni, wiemy to nie od dziś, ale w zamian dostajemy naprawdę fajną, udaną klawiaturę dla wielbicieli prostych klawiatur mechanicznych, tak naprawdę nieprzekombinowanych, bez 1000 klawiszy makro po bokach, bez jakichś wielkich podpórek. Jak chcemy podpórkę, jak widzieliście w teście, możemy sobie coś takiego dokupić za kilkadziesiąt złotych i też mamy podpórkę, więc nie jest to problem. Mamy multimedia, więc też mamy pod ręką ściszanie, podnoszenie głośności systemowej i takie tam różne inne rzeczy. No i oczywiście oprogramowanie SteelSeries Engine wersja 3, gdzie możemy sobie z tą klawiaturą cuda wyczyniać. Jest to naprawdę świetna opcja. Co prawda podświetlenie mamy tylko niebieskie, ale jest naprawdę bardzo ładne, bardzo dobrej jakości. Tak więc podsumowując, mi ta klawiatura w testach się bardzo spodobała. Oczywiście biorąc pod uwagę jej cenę, troszeczkę o cenę końcową obniżam. Natomiast mimo wszystko trzeba przyznać, że SteelSeries wypuścił kolejną po M800C udaną klawiaturę mechaniczną wartą polecenia. Tak więc ocena obniżona za cenę klawiatury, ale rekomendacja i tak się należy za właśnie Apexa M500, który jest naprawdę fajną, odchudzoną, powiedzmy, wersją tej M800, co prawda na innych przełącznikach, ale można tak to sobie nazwać. Jak czas pozwoli, zrobię też dla Was porównanie tych dwóch wersji, czyli M800, M500. To będzie oczywiście już za jakiś czas w osobnym filmie. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Przypominam, że ceny tego modelu macie w opisie filmu. Tak więc klikajcie, sprawdzajcie. Jeśli film Wam się podobał, zasubskrybujcie kanał. Polećcie go znajomym. Jak się odwdzięczę, codziennie będzie dla Was nowy film, więc myślę, że warto. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!